Witam wszystkich w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji. Dzisiaj wracamy do tematu kulturystyki. Będziemy omawiali książkę Mike'a Menzera Heavy Duty. Jest to jedna z krótszych, bardziej przystępnych jego dzieł. I pomyślałem, że zamiast omówić przysłowiowo od deski do deski, w sensie tam, mimo iż książka jest krótka, to jest bardzo treściwa, to wybrałem cytaty, które wydawały mi się bardzo ciekawe. Przeczytamy te cytaty razem, podzielę się swoimi przemyśleniami. Oczywiście zapraszam komentujących do tego, ażeby również dzielili się swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami i spróbuję też odnieść tego, co Menzner pisze, do własnych treningów, pokazać, w jaki sposób jego myśl, jego metoda, jego teorie wpłynęły na treningi. A więc, do pierwszego cytatu. Pisał Mike Menzner. What bodybuilders should be training to develop specifically is their strength. That's right. A properly conducted bodybuilding program is directed exclusively towards the development of strength. Why? Because muscular size and strength are related. It was discovered by scientists a long time ago that the strength of a muscle is directly proportional to its cross-sectional area. This, along with the fact that the body's adaptive capacity is strictly limited, dictates that an efficient, productive bodybuilding program be geared exclusively and specifically toward the development of strength. So, if you desire mixed or no results, combine strength training with endurance training. But if your goal is to develop your muscles to the largest possible degree in the shortest possible time, then train specifically for strength. Upon hearing this, many bodybuilders lodge a protest in the form of an argument that usually goes something like this. How can strength and size be related when I know guys with less muscle who can lift heavier weights than others who are more massively developed? The mistake here is an attempt to draw a meaningful comparison between two different individuals. The fact is that the guy with less muscle will grow larger muscles only as he grows stronger. And likewise, the more massive guy will be even larger only when he is stronger. The apparently greater strength of the less heavily muscled individual can be accounted for by the presence of mitigating factors such as favorable tendon attachments and superior neuromuscular efficiency. The muscles of the more heavily developed individual, while capable of contracting with greater force, have less demonstrable strength, owing to the presence of such disadvantages as longer bones and the fact that as muscles grow progressively larger, their angle of pull becomes less efficient. Don't make the mistake of comparing yourself to others. The only person you can accurately compare yourself to is you. You will be bigger only when you are stronger. And so long as you are getting stronger as a result of each workout, your training is headed in the right direction. Tutaj w tym cytacie mamy właściwie dwa główne wątki. Jeden to jest taka prosta zasada, że im silniejszy się staniesz, tym większą będziesz miał masę mięśniową. I właściwie to inny kulturysta Tom Platz ujął to nieco inaczej, nawet bardziej zwięźle. Mianowicie stwierdził, że rzecz polega na tym, żeby nauczyć się, jak robić dużo powtórzeń przy dużym ciężarze. I chodzi o to, że zwykle myślimy, że im większy ciężar, to tym mniej jesteśmy w stanie robić z nim powtórzenia. I to jest ogólnie prawda. To jest ogólnie prawda. Ale cały sęk, całym naszym celem powinno być wyuczenie się czy specjalizowanie się w to, ażeby właśnie podnosić
większy ciężar więcej razy. I na tym polega progresywność ćwiczeń siłowych. Oczywiście w kulturystyce istnieje takie pojęcie jak ćwiczenie hipertroficzne, które zwykle jest przeciwstawiane ćwiczeniom siłowym. Myśmy to omawiali w poprzednim odcinku. Tutaj przypomnę tylko, że w jego najbardziej skrajnych formach to chodzi o to, że ćwiczenie siłowe w takiej czystej postaci ma na celu po prostu sprawne i jak najszybsze przeniesienie danego ciężaru z punktu A do punktu B. I tak naprawdę już nie jest to kulturystyka, tylko jest to tak zwany powerlifting. Natomiast w kulturystyce chodzi nam między innymi o wzrost masy mięśniowej, czyli hipertrofię mięśni. I dlatego na przykład skupiamy się na formie, a nie tylko na tym, ażeby jak największy ciężar przenieść z punktu A do punktu B. Wszystko to prawda, nie należy popełniać takiego błędu polegającego na tym, że skoro naszym celem jest hipertrofia, skoro skupiamy się na kulturystyce, a nie na powerlifting, to będziemy stale pracowali z wygodnymi, małymi, lekkimi ciężarami, względnie lekkimi, takimi, które nie wydają się nam zbyt groźne, które jednak dajemy sobie z nimi radę i jesteśmy w stanie robić bardzo dużo powtórzeń i robiąc dużą ilość powtórzeń, to czujemy się, by tak rzec, napompowani i no właśnie, i co? I nic. I tak naprawdę de facto tego rodzaju ćwiczenie na dłuższą metę zamienia się w ćwiczenie na wytrzymałość. Tak? To znaczy, jak długo twoje mięśnie wytrzymają podnoszenie lekkiego ciężaru na powtórzenia. I teraz tutaj warto też zaznaczyć, czym jest lekki ciężar. Lekki ciężar to jest taki ciężar, przy którym czujesz się wygodnie, swobodnie, który da się podnieść bardzo, bardzo dużo razy. Ogólnie rzecz biorąc, to ponieważ przy każdym dodatkowym podniesieniu mięsień jest coraz bardziej obciążony i coraz mniej zdolny, żeby z taką samą siłą wyegzekwować kolejne powtórzenie, to przychodzi taki moment, kiedy mięsień chwilowo nie jest w stanie dokonać kolejnego powtórzenia. Przy skrajnie małych ciężarach to ten moment może nie nastąpić na bardzo długo. Im wyższe obciążenie względem naszej siły, tym większa szansa, że ten moment nastąpi prędzej. Przyjęto jako ogólną zasadę, i tutaj chciałbym się na tym na chwilę skupić, bo tak obiegowo słyszymy, że ile powinienem robić powtórzeń? A od 8 do 12. Od 8 do 12 powtórzeń i najlepiej 3 serie. Skąd się w ogóle wzięło to od 8 do 12? To jest taka kalkulacja, że przy odpowiednio ciężkim oporze, pracując przeciwko odpowiednio ciężkim oporze, to mięśnie czy partia mięśniowa dojdzie do punktu wyczerpania mniej więcej po 8-12 powtórzeniach. Mniej więcej. I gdy to następuje, to jest taki sygnał, że ten ciężar jest już lekki względem naszych możliwości, tak? Bo oczywiście, gdy mówimy takie pojęcia typu ciężkie, lekkie, one są pojęciami kompletnie relatywnymi, o czym zresztą Metzner też w tym cytacie mówi, tak? Nie porównuj się do innych ludzi. Nie porównywuj się do innych ludzi. To, co dla kogoś innego jest lekkie, dla ciebie może być skrajnie ciężkie. To, co dla ciebie jest lekkie, może dla kogoś innego być skrajnie ciężkie. Dla mnie w tej chwili 100 kilo w martwym ciągu zerczera jest w sumie prawie już lekkie. Niewiele mi brakuje, żebym stwierdził, że to jest lekkie. Jestem w stanie robić martwe ciągi zerczera
na 100 kg, na powtórzenia, względnie spokojnie. Dla kogoś innego to jest śmiesznie lekkie. Ktoś inny jest w stanie, tak, znaczy można łatwo znaleźć ludzi, którzy są w stanie robić dwa razy tyle na powtórzenia. A dla innych, jak się im mówi, że robisz martwe ciągi z Archera na 100 kg, to cię pytają, czy to nie jest przypadkiem niebezpieczne dla kręgosłupa, czy się nie boisz, itp., itd., dlatego że dla tej osoby to jest niewyobrażalnie ciężkie. Więc Metzner ma absolutną rację tutaj, że nie należy porównywać się do innych osób, tylko naszym celem jest zwiększać naszą siłę. Nasza siła jest względna, więc tyle, ile dla nas jest obecnie ciężko, to są granice naszej siły i tam powinniśmy się skupić na tym, żeby te granice powoli przesuwać, żebyśmy byli coraz silniejsi, żebyśmy mogli podnosić coraz więcej, właśnie dlatego, że nam jednak zależy na hipertrofię. Tu nie chodzi o to, żebyśmy podnieśli za jednym razem jedno powtórzenie maksymalne. Znowu, to nie jest powerlifting, tak? Tu nie chodzi o to, że mamy iść i wybrać taki ciężar, który przy maksymalnej intensywności jesteśmy w stanie jednak i jakoś strasznie się starając unieść ten jeden, jedyny raz, po czym jesteśmy totalnie wyczerpani. To jest powerlifting i to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli mieścimy się w tych mniej więcej 8 do 12 powtórzeniach przy ciężarze X, to jest sygnał, że należy zwiększyć ciężar X, a nie na przykład zwiększyć ilość powtórzeń. Zwiększając ilość powtórzeń, zamieniamy nasze ćwiczenie na ćwiczenie wytrzymałościowe. I odchodzimy nie tylko od ćwiczeń siłowych, ale odchodzimy od hipertrofii. Dlatego, że gdyby samo powtórzenie, gdyby na przykład robienie 100 powtórzeń, 200 powtórzeń wystarczyło, ażeby stymulować hipertrofię mięśni, no to przecież wystarczyłoby na przykład, że humanista trzyma ten telefon albo podnosi widelec, jak je, tak? Wystarczyłoby niemalże jakakolwiek powtarzana czynność, tak? Jakbyśmy sobie wyobrazili przeróżne czynności, jakich ludzie powtarzają, chociażby nawet robotnicy na budowie, tak? Czy kopanie rowów, czy cokolwiek. To nie jest tak, że powtarzanie jakiejś ciężkiej czynności przez cały dzień skutkuje hipertrofią. Dlatego, że po pierwsze ta czynność, jeżeli da się powtarzać przez cały dzień, to z definicji już nie jest ciężka. A po drugie, dlatego, że nasze ciało adaptuje do stresu. Oczywiście jest taka zasada, o niej też pisze Metzner, że oczywiście mogą być takie poziomy stresu, które są wyniszczające dla naszego organizmu, które nie tyle uruchamiają mechanizmu adaptacyjnego, ile po prostu wyniszczają organizm. Ale są też takie poziomy stresu, które nasze ciało jest w stanie zaadaptować się, ażeby zintegrować dany poziom stresu w taki sposób, że organizm nie jest zagrożony, tylko po prostu właśnie rośnie nam siła, rosną nam mięśnie, rośnie nam kondycja, rośnie nam oczywiście wytrzymałość do pewnego stopnia. I celem naszym jest trafić w taki złoty punkt. Taki złoty punkt, gdzie, chyba że naszym celem jest oczywiście być maratończykiem, to wtedy ćwiczymy na wytrzymałość. Ale wtedy nie chcemy dużą masy mięśniową, nie chcemy dużych i silnych mięśni. Dlatego, że duży i silny mięsień potrzebuje więcej tlenu. I wtedy nie jesteśmy w stanie przebiec ów maraton, mając duże mięśnie, czy też nie jesteśmy, tutaj to też dotyczy na przykład sztuk walki, tak? Jeżeli ktoś chce walczyć na ringu, czy to boks, czy to jakieś inne sztuki walki, to nie może być umięśnionym strongmanem, tak? Dlatego, że duże mięśnie obciążają układu oddechowego, obciążają układu krążeniowego. Natomiast, jeżeli naszym celem jest
po prostu kulturystyka, a nie walka na ringu. Swoją drogą, z jednej strony oczywiście każdy ma swoje pasje, ale uważam kulturystykę między innymi za najlepszą dyscyplinę sportu, dlatego że prawidłowo uprawiana możemy ją uprawiać i czerpać korzyści zdrowotne z uprawiania kulturystyki do końca życia. Czego nie można powiedzieć chociażby na przykład o boksie czy innych rodzajów walki na ringu. Natomiast wracając tutaj do sedna sprawy. Sedno sprawy jest po prostu takie. Mamy skupić się na sile. Zresztą po coś to się nazywało siłownią. Po coś to się nazywało siłownią. I czy my chodzimy na siłownię, czy tak jak w moim przypadku mamy siłownię w domu, to samo słowo wskazuje, że naszym celem jest siła i że ten cel, siła, nie jest sprzeczny z wzrostem masy mięśniowej. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Dobra, idziemy do kolejnego cytatu. Pisał Mike Metzner. Realistic expectations figure centrally in formulating a nutrition regime. Once you understand that growth is negligible on a daily basis, even in a best-case scenario, you'll be less likely to commit grossly irrational dietary mistakes. Those who expect to gain weight on a very regular basis are gullible prey to the nutritional supplement hucksters and usually end up with no more muscle, less hard-earned money, and a lot of fat, and even more confusion. Let's assume, hypothetically, for the sake of this discussion, that you have the required genetics and will train properly in the course of the next year, so you gain 10 pounds of muscle mass. That averages out to approximately 12 grams of muscle per day, or less than 1/2 ounce. Precisely how much food you would require to provide the nutritional elements needed for that much muscle growth is actually quite simple to calculate. Since 1 pound of muscle tissue yields about 600 calories, and you are going to gain 10 pounds of muscle, you'd have to consume 600 times 10, or 6,000 calories a year above your maintenance level. That's right, 6,000 extra calories a year, not a day, a week, or a month, as many of the hucksters would have you believe, but 6,000 extra calories a year. Formulating a daily dietary regime is difficult to do based on yearly caloric considerations. To find out how many calories you'd need each day beyond maintenance, divide 6,000 by 365, the number of days in a year, and you come up with about 16 extra calories a day. That certainly isn't much. Perhaps 2 bites out of an apple. Contrary to what the hucksters would like you to believe, muscle is not comprised mostly of protein. Muscle is in fact comprised of up to 72% water in healthy individuals, with only 22% being protein, and the remaining being inorganic materials and lipids. If the hucksters were true to their one cherished guiding principle, namely more is better, they would have you drinking gallons of extra water every day. Water consumed beyond need is merely excreted. That same luxury does not exist with overconsumption of protein and carbohydrates, because they contain calories. Calories consumed beyond what is needed for maintenance and growth, no matter what the source, turn to fat. Szalenie to jest ważne. Tu chodzi oczywiście o dietę. I Metzner używa dosyć negatywny zwrot, mianowicie huckster, czyli taki hochsztapler, taki oszust, taki cwaniak, ażeby określić tych, którzy sprzedają pewną wizję kulturystyki, czy w ogóle wizję zdrowego odżywiania, czy odchudzania się dla tych, którzy walczą z otyłością, polegającą na tym, że jeżeli chcesz zbudować masę mięśniową, to musisz jeść więcej i to dużo więcej. A jeżeli chcesz być mniej tłusty,
to jak zjesz więcej protein i mniej tłuszczów, to będziesz miał większe mięśnie. Absolutnie nie. Po pierwsze, tak jak Menzner wskazuje, dlatego że zakładając, on używa funty, tak, on używa ten system, jeżeli chodzi o wagę, to system anglosaski, to on mówi o tym, że żeby zyskać 10 funtów, czyli to jest, no, dla ułatwienia powiedzmy mniej więcej 5 kg w ciągu roku, 5 kg czystej masy mięśniowej, to podaje takie obliczenie, że trzeba by było spożywać około 16 kalorii dziennie więcej niż jest ci po prostu potrzebny do utrzymywania masy mięśniowej, jaką obecnie posiadasz. 16 kalorii dziennie to jest absolutnie niemożliwe do zmierzenia tak naprawdę. Nawet gdybyśmy liczyli, a ja liczę kalorie bardziej, żeby się dyscyplinować i pilnować, ale mam taką świadomość, że liczenie kalorii to nie jest nauka ścisła, to nie jest nic, co daje precyzyjny rezultat, że to jest bardzo umowne. Więc tak naprawdę, nawet gdybyśmy chcieli zaplanować precyzyjnie, że będziemy jedli 16 kalorii dziennie więcej przez cały rok, ażeby te około 5 kg masy mięśniowej nabyć, to byłoby to niemalże niemożliwe do przeprowadzenia. W rzeczy samych to jest to, realistycznie rzecz ujmując, na podstawie tego, co pisze Metzner, to po prostu wystarczy jeść tyle, ile jemy, może odrobinę więcej, naprawdę odrobinę więcej, ale przede wszystkim liczy się nie ilość, tylko jakość tego, co jemy, tak? I jak czytamy Metznera, to, co on chce nam przede wszystkim powiedzieć, że to nie ilość, tak? Tu nie chodzi o to, żeby jeść mniej albo więcej, a na pewno nie chodzi o jedzenie więcej, jeżeli naszym celem jest na przykład zwiększenie masy mięśniowej, to nie wystarczy po prostu, że będzie się więcej jadło. Chodzi przede wszystkim o jakość. A jeżeli chodzi o masę mięśniową i o utratę nadmiaru tłuszczu, to tutaj dla Metznera kluczowe jest jednak ćwiczenie, tak? Bo to, co daje organizmowi sygnał, że ma w ogóle wytwarzać więcej masy mięśniowej, to nie jedzenie, które wsadzamy sobie do brzucha. To znaczy, gdybyśmy na przykład przez cały rok po prostu jedli te 16 kalorii dziennie więcej, ale na przykład w ogóle nie ćwiczyli, w ogóle nie stymulowali wzrostu masy mięśniowej za pośrednictwem prawidłowego reżimu ćwiczeń, to masa mięśniowa by nam nie urosła, no bo niby po co? Dlatego, że jemy więcej? Przecież to jest absurd. Jeżeli naszym celem jest zmniejszyć nadwagę, w sensie zmniejszyć proporcje tłuszczu w naszym ciele, tak, bo tutaj takie w ogóle terminologia nadwagi jest nieco myląca, dlatego że pytanie jest, z czego się bierze ta nadwaga, to znaczy jakie są składniki twojej masy. Dlatego ja nie jestem wielkim zwolennikiem stosowania tak zwanego BMI, ażeby określić, czy mam zdrową i dobrą wagę, czy niezdrową i złą wagę. Dlatego że może być jedna osoba, która waży 90 kilo, bo ma nadmiar tłuszczu na ciele, a druga osoba waży 90 kilo, mimo że nie ma nadmiaru tłuszczu, tylko po prostu ma większą masę mięśniową. Więc tu nie chodzi o to, jak schudnąć. Tu chodzi o proporcje. Tu chodzi o to, jak sprawić, ażebyśmy nie mieli nadmiaru tłuszczu i jak sprawić, abyśmy mieli więcej masy mięśniowej. Odpowiedź Mike'a Metznera jest następująca. Jedz zdrowo. Jedz zdrowo. Jeżeli masz nadmiar tłuszczu, którego chcesz się pozbyć, to musisz być w deficycie kalorycznym. I jeżeli nie chcesz przy okazji tracenia tego tłuszczu tracić też masę mięśniową, to musisz ćwiczyć i ćwiczenie musi być takie, które wywołuje efekt, jakim jest stymulacja wzrostu masy mięśniowej. Stymulacja wzrostu masy mięśniowej. Czyli wtedy organizm dostaje następujący sygnał. Jesteśmy w deficycie kalorycznym, więc nie wystarczy nam, więc musimy czerpać energię z zasobów,
ale przy okazji organizm poddany jest wysiłkom siłowym, a zatem na pierwszym miejscu spalamy tłuszcz i na razie zachowujemy masę mięśniową. To możemy wyjść z tego deficytu, jak już tłuszcz jest proporcjonalnie zdrowy, tak? Bo nie należy zbyt radykalnie obniżać proporcje tłuszczu w ciele, dlatego że tłuszcze są skrajnie ważne dla funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. I gdy już jesteśmy na poziomie zadowalającym, jeżeli chodzi o proporcje tłuszczu w ciele, to wychodzimy z deficytu kalorycznego. Wychodzimy z deficytu kalorycznego i jemy mniej więcej tyle, ile nam potrzeba, ażebyśmy mieli siłę na to, żeby wykonywać codzienne czynności, łącznie z czynnościami typu właśnie trening siłowy. I znowu, tak jak pojęcie ciężkiej wagi, lekkie, ciężkie, duże, małe, to są wszystko pojęcia względne, silny, słaby, to są wszystko pojęcia względne. To ilość kalorii, jakich potrzebujemy na co dzień, zakładając, że doprowadziliśmy już do odpowiedniego poziomu proporcji tłuszczu w ciele, będzie różna. Będzie zależała od naszego wzrostu, naszego wieku, od tego, jakiego i ile wysiłku podejmujemy w ciągu tygodnia. Ja obecnie średnio dziennie spożywam mniej więcej 3400 kalorii. To jest średnia. Ale przyjeżdżam co tydzień 150 km rowerem i raz w tygodniu podnoszę ciężary, to znaczy uprawiam ćwiczenia siłowe, o czym zresztą potem, jak będziemy opowiadali o tym, na czym ma polegać według Mike'a Metznera prawidłowy reżim siłowy, to wejdę w szczegóły, podzielę się swoim reżimem, który oczywiście opiera się na zasadach Mike'a Metznera, pokażę, w jaki sposób te zasady wykorzystałem w planowaniu swojego reżimu. Dobrze, przechodzimy do następnego cytatu. Pisał Mike Metzner: carrying a set to the point where you are forced to utilize 100% of your momentary muscular ability is the single most important factor in increasing size and strength. Working to a point of momentary muscular failure where another repetition is impossible despite your greatest effort ensures that you pass through the breakover point or that point in the set below which growth will not be stimulated and above which growth will be stimulated. Even those who doubt the validity of the theory of high intensity training are forced to admit that the last rep of a set carried to failure would be the most productive one of the set. Thus, without realizing it, they have embraced its first principle. Many have raised the question whether it is actually necessary to train to failure, where 100% intensity of effort is required to complete a repetition in order to stimulate an increase. For instance, maybe only 67%, 85%, or 92% intensity of effort is all that is required. The problem here would be in measuring intensity. The fact that there are only two accurate measures of intensity, 0% when you are at complete rest, and 100% when you are exerting yourself maximally, makes it necessary that you train to failure. So long as you are exerting yourself 100%, you have passed through every possible breakover point. Dobrze, i to jest bardzo ważne, bo w tej chwili w świecie kulturystyki są różne mody. I w tej chwili jest taka jedna moda mierzenia, nawet nie pamiętam, to jest RPE. I tu chodzi o to, że właśnie mamy nie ćwiczyć do wygaszenia, nie ćwiczyć do wyczerpania, tylko mamy czasami ćwiczyć do takiego punktu, gdzie jesteśmy nie ćwiczymy w 100% intensywnie, tylko 9.38%. 73-75% naszej możliwości. I to brzmi bardzo naukowo, ale tak jak Metzner słusznie tutaj wskazuje, nawet jeżeli teoretycznie byłoby na przykład lepiej ćwiczyć z intensywnością 93,4%, to jakim cudem mamy zmierzyć intensywność ćwiczenia,
jakim cudem mamy wiedzieć, że intensywność wynosiła na przykład 93%, albo 75%, albo 62%. Nie ma w ogóle żadnej naukowej metodologii, ażebyśmy to zmierzyli. Ja rozumiem, że istnieją takie niby metody, ale tak naprawdę to wszystko to są umowne liczby. Bo co to znaczy, nawet jeżeli, tak, jeżeli mówimy o, na przykład w moim przypadku, na dzień dzisiejszy, to maksymalny ciężar, jakiego jestem w stanie unieść jeden raz, to 160 kg. Ale dlaczego tak twierdzę? No dlatego, że kiedy próbowałem unieść więcej niż 160 kg, to mi się nie udało do końca. Uniosłem ćwierć powtórzenia, pół powtórzenia, ale niepełne powtórzenie, więc 160. Ale na przykład, dajmy na to, że gdyby ktoś się z karabinem maszynowym pojawił i powiedział mi: ty, weź i unieś 180 kg, albo cię zastrzelę, to pewnie bym uniósł 180 kg. Gdyby mi powiedział: unieś 220, unieś 230, nie wiem, może bym nie uniósł, może bym poległ, może bym nie zastrzelił, tak? Ale chodzi mi o to, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę do końca nigdy wiedzieć, jakie są granice naszej siły. Gdy mówimy o 100% intensywności, to mówimy przede wszystkim, wedle Metznera, to jest bardzo precyzyjne, to jest 100% intensywności w danej chwili, przy danym ćwiczeniu. Tak, bardzo, bardzo specyficzne uwarunkowania. Każdy z nas, ćwicząc odpowiednim ciężarem, dojdzie do takiego momentu, i to niezależnie od tego, jakie akurat ćwiczenie byśmy nie wykonywali, dojdzie do takiego momentu, że nie jest po prostu w stanie chwilowo ten ciężar unieść. Potrzebuje chwilę przerwy, potrzebuje chwilę przerwy. Ten moment, kiedy nie jesteśmy w stanie dany ciężar chwilowo unieść, to jest moment, kiedy wedle Metznera mamy dawać z siebie wszystko. Dawać z siebie wszystko, ażeby jednak do końca to ostatnie powtórzenie zrobić. I teraz wyczerpanie może polegać na tym, że nam się nie uda, że zrobimy pół powtórzenia, że zrobimy ćwierć powtórzenia. No, pod tym względem to ja byłem w stanie zrobić pół powtórzenia przy 163 kg, ćwierć powtórzenia przy 165 kg, i nie wiem, jak to nazwać, 1/5 powtórzenia przy 170 kg. Więc to był moment, tak, to były te momenty, kiedy ja doznałem, jeżeli chodzi o maksimum ciężaru, jakiego byłem w stanie podnieść, to były te momenty, jeden raz, tak, maksimum ciężaru, jakiego byłem w stanie podnieść jeden raz, to były te momenty, kiedy ja doznałem wyczerpania mięśniowego. Przy zwykłych ćwiczeniach siłowych, kiedy podnosimy nie jeden raz, tylko mniej więcej od 8 do 12 powtórzeń, to wyczerpanie przychodzi przy ostatnim powtórzeniu. Jeżeli spokojnie jesteśmy w stanie zrobić 13, 14, 15, 16 powtórzenie, to jest sygnał, że nasza siła urosła i następnym razem, kiedy będziemy ćwiczyć, to należy zwiększyć obciążenie ciężaru. W ogóle to tutaj też należy zaznaczyć, proporcja mięśni zawartych w naszych dolnych kończynach, w nogach, pośladkach jest względnie duża w porównaniu z resztą ciała. Tym samym nasze nogi są względnie z automatu dużo silniejsze i tym samym nasze nogi są w stanie o wiele więcej. Dlatego Metzner był zwolennikiem, że w przypadku górnych partii mięśniowych to właśnie ten pułap od 8 do 12 powtórzeń. Jeżeli jesteśmy w stanie robić więcej niż tyle powtórzeń, to znaczy, że trzeba zwiększyć ciężar. Natomiast jeżeli chodzi o nogi, to już do 25 nawet mogło być powtórzeń. Tak? Przy stanach bardziej zaawansowanych to nawet może trochę więcej, zanim zwiększymy ciężar. Natomiast istotą jest, ażeby ćwiczyć w taki sposób, że wysiłek jest 100% i 100% kiedy? Nie przy trzeciej serii, nie przy czwartej serii,
nie przy piątej serii, nie przy drugiej serii, tylko już w pierwszej serii ćwiczenia. Dlatego, że jeżeli jesteś w stanie zrobić kolejną serię, drugą serię, trzecią serię, to znaczy, że nie ćwiczyłeś intensywnie pierwszą serię. Oczywiście bardzo ważna jest rozgrzewka przed ćwiczeniem. Tak na koniec, to tak jak wspomniałem, to trochę omówię właśnie reżim, więc ćwiczę raz w tygodniu, tylko jeden raz. Resztę tygodnia odpoczywam bądź jeżdżę rowerem. Jeżdżę rowerem w bardzo specyficzny sposób, dlatego że intensywna jazda rowerem byłoby ćwiczeniem wytrzymałościowym i byłoby to sprzeczne w ogóle z całą ideą ćwiczeń siłowych. Zatem rozwiązanie jest bardzo proste. Jeżdżę rowerem z niską intensywnością, to znaczy jeżdżę bardzo powoli. Jak jest jakaś skrajnie wysoka góra, to nie jadę tą górą, tylko schodzę z roweru, idę piechotą. Moim celem przy jeździe rowerem jest dbałość o serce, o krążenie. I oczywiście krążenie między innymi też wspomaga regeneracji mięśni, których żeśmy docelowo w sposób kontrolowany niszczyli w czasie treningu siłowego, dlatego że lepsze krążenie to jest między innymi lepsze rozprowadzenie składników odżywczych przez organizm. Więc te 150 km rowerem to nie jest wyścig, tak? Nie ścigam się. Jestem najwolniej jadącym rowerzystą na trasie. Rozciąganie się też jest bardzo ważne. Niemalże codziennie się rozciągam. Teraz w ostatnich 6 tygodniach mojego cyklu ćwiczeń siłowych nie rozciągałem się bodajże 3 dni. Były takie 3 dni, kiedy stwierdziłem, że w ogóle nic nie robię, odpoczywam, śpię, leżę, w ogóle jestem zmęczony i nawet zbyt zmęczony, żeby się rozciągać. Ale rozciąganie się jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli mamy podnosić wysoki, jak dla nas, stosunkowo wysokie ciężary, ciężkie ciężary, to musimy być dobrze rozciągnięci, tak? To znaczy, jak chcemy robić dobry, głęboki przysiad, to musimy być dobrze rozciągnięci. Do tego to też bardzo wspomaga i pobudza połączenie między mózgiem a mięśniem. To znaczy naprawdę dużo łatwiej, jeżeli rozciągamy się codziennie, robimy takie ćwiczenia mobilności, tak? To nasze mięśnie są w stałym kontakcie z naszym mózgiem i o wiele bardziej wtedy skutecznie w czasie treningu siłowego jesteśmy w stanie wykonywać ciężkie ćwiczenia, ciężkie powtórzenia, nie tylko dlatego, że jesteśmy bardziej elastyczni, ale też dlatego, że to połączenie między mięśniem a mózgiem jest bardziej skuteczne. Natomiast bardzo, bardzo ważne jest to, że jeżeli wybieramy siłę jako środek do hipertrofii, to oznacza, że musimy nie tylko dać naszym mięśniom odpocząć, ale też układowi nerwowemu. Więc ja wprawdzie tak często bywa, że na przykład jak ćwiczę w niedzielę, to mniej więcej w środę już mięśnie są tak gotowe, tak, do akcji, ale układ nerwowy niekoniecznie. Układ nerwowy niekoniecznie. I nie miałoby to żadnego sensu ćwiczyć częściej, ale lżej. O wiele większy sens jest w tym, ażeby ćwiczyć rzadziej, ale ciężej. Tak? To znaczy, wolę robić martwe ciągi na powtórzenia 10 razy 135 kg. Wolę robić przysiady Hackenschmidta 10 razy na 125 kg, aniżeli 3 razy w tygodniu robić przysiady przy na przykład 50 kg. To się mija z celem. To by wtedy było właśnie ćwiczeniem wytrzymałościowym. Więc mój reżim
polega na tym, że zaczynam od rozgrzewki gumami. Tak, rozgrzewka gumami jest po to, ażeby krew zaczęła krążyć, ażeby te mięśnie zaczęły być przysłowiowo ciepłe. Potem przechodzę do ćwiczenia, które przygotowuje mięśnie do tego, ażeby przyjęły na siebie większy ciężar. Są to ćwiczenia przy oporze 25 kg, tyle że wykonywane powoli, bardzo powoli. Czyli czas, kiedy mięsień podlega danemu oporowi, jest wydłużony, bo musimy pamiętać, że mięśnie to nie jest waga, tak? To nie jest waga. Nie mają oczy, nie widzą, nie odczytują, czy to jest 25 kg, czy 50 kg, czy 10 kg. Mięsień odczuwa opór i jeżeli te 25 kg używamy do danego ćwiczenia, którego wykonujemy w zwolnionym tempie, to wtedy wzrasta opór, dlatego że czas, kiedy ten mięsień znajduje się w stanie walki z oporem, jest wydłużony. I to jest taki sygnał do układu nerwowego, że idzie coś ciężkiego. I potem dopiero przechodzę w tak zwane ćwiczenie pracujące, seria pracujące, czyli prawdziwą serię. Jedną, jedyną prawdziwą serię. Ile serii robię? Za każdym razem, gdy ćwiczę, robię dwa serie. To znaczy ćwiczę zasadniczo całe ciało, ale na przykład to jest seria martwe ciągi Zerchera w połączeniu z dipami, tak? Czyli jedna seria martwych ciągów Zerchera, jedna seria dipów, koniec. Inny dzień to może być jedna seria podnoszenia ciężaru ramionami i barkami. Ja ćwiczę workami z piachem, więc normalnie byśmy powiedzieli, nie wiem, wyciskanie na barków, ale to jest po prostu tak, jak robią strongmeni. W połączeniu z przysiadami Jeffersona. Są to ćwiczenia klatki w połączeniu z przysiadami Hackenschmidta, tak? Więc jedna seria, która bardziej skupia się na dolną partię mięśni i jedna seria, która nieco bardziej skupia się na górną partię, aczkolwiek i jedne i drugie są kompleksowe, czyli ćwiczą wszystkie naraz, tak? Angażują wszystkich mięśni naraz i koniec. I potem pełny tydzień wypoczynku, wyważonej diety, bogatej w zdrowe składniki odżywcze, dużo snu, bardzo dużo wody i cierpliwości. Przede wszystkim cierpliwości. Gdy uprawiamy kulturystykę naturalną, to bądźmy cierpliwi, bo siła, owszem, będzie nam rosła w bardzo szybkim tempie. I naprawdę szybkim tempie. I to jest fantastyczne. To znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o motywację, to ta metoda Metznera jest naprawdę najlepsza, dlatego że wymierny postęp jest za każdym razem, gdy ćwiczymy. Nie ma żadnych przerw, nie ma żadnego, że nie widziałam żadnych postępów od 6 miesięcy. Wymierny postęp siłowy jest co chwilę. Albo podnosimy więcej razy, albo ciężej. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost masy mięśniowej, to jest proces długotrwały. I tutaj naprawdę bardzo dużo określa nasz potencjał genetyczny, każdy ma inny. W ogóle nie należy się tym przejmować, tylko spokojnie, cierpliwie czekać i ten wzrost masy mięśniowej też nastąpi. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji.